zespół Four Dreamers, to brawa raz jeszcze. Jak się czujecie, jak mówią na was polskie One Direction? Ogromne wyróżnienie, bo One Direction, jak wiecie, odniosło wielki sukces na całym świecie. Czy macie dziewczynę? Nie mamy jednej wspólnej dziewczyny, ale tak osobno to... 3, 4... Nie! Debiutancka płyta, co na niej usłyszymy? 9 utworów, które zaśpiewaliśmy z największymi emocjami i z największym przekazem, jaką mieliśmy, które są dla nas bardzo ważne. Znajduje się tam na przykład piosenka Pluszowy Miś, do której jestem też współautorem tekstu. I opowiada tak naprawdę o rozstaniach, o ciężkich rozstaniach tak naprawdę. Jest też piosenka Nie poddam się, która opowiada o... Tak naprawdę o nas trochę i o naszych rodzicach. Co było taką główną inspiracją oprócz rodziny? Sama miłość do muzyki, którą każdy z nas posiada w serduszku. Całą tę miłość, całe te wsparcie, zaangażowanie fanów właśnie przelaliśmy na śpiew i tak powstała właśnie nasza płyta. To jest pierwsza płyta, ale czy myślicie już o wydaniu kolejnej? Na razie działamy z promocją pierwszej płyty i konkretnie na tym się skupiamy. Działamy z trasą koncertową, która też jest oparta na tej płycie, więc póki co działamy z tą trasą. Kochacie swoich widzów? Kochamy, jesteście najlepsi. Najlepsi na świecie. Gdzie fani wkrótce będą mogli was zobaczyć, no i przede wszystkim usłyszeć? Ruszamy w trasę koncertową, która już startuje 31 sierpnia w Warszawie. Później mamy Łódź, Poznań, Sopot i kilka pozostałych miast. Łącznie miast jest 8, więc mamy nadzieję, że wszyscy chętni z całej Polski po prostu przyjdą do tych głównych miast, aby być na koncercie. Cześć chłopaki, będzie można z wami zrobić zdjęcie? Oczywiście, że tak, jasne. Jako młodzi ludzie dość dużo pracujecie, jak to godzicie? Jest ciężko, ale tak w sumie dajemy radę. Mamy też bardzo duże wsparcie ze strony rodziców, nauczycieli, ludzi, z którymi pracujemy, więc oni nam też bardzo w tym pomagają, no i staramy się to wszystko pogodzić i póki co dajemy radę, więc jest dobrze.